Agnieszka Woźniak-Starak ma swojego stróża. Jest nim ochroniarz jej zmarłego męża Piotra Woźniaka-Staraka. Niegdyś mężczyzna na co dzień towarzyszył producentowi filmowemu i dbał o jego bezpieczeństwo. Teraz ma oko na jego żonę, aby dziennikarka mogła czuć się bezpiecznie i komfortowo. Do jego obowiązków należy również podwożenie Agnieszki, gdzie tylko zechce. Kiedyś nie spuszczał oka z Piotra Woźniaka-Staraka i podążał za nim jak cień. Teraz zaufany ochroniarz zmarłego producenta filmowego towarzyszy jego żonie Agnieszce Woźniak-Starak. Dzięki niemu dziennikarka może czuć się bezpiecznie i komfortowo. Rosły mężczyzna przyjechał z Agnieszką do centrum Warszawy i cierpliwie czekał, aż ta załatwi wszystkie swoje sprawy. Nie dość, że na wszystko miał oko, to jeszcze prowadził auto. Agnieszka Woźniak-Starak, jakie ma plany na przyszłość? Gwiazda po śmierci ukochanego męża wycofała się z show biznesu. Jej życie całkowicie się zmieniło. Jak wyznała niedawno, nie wyobraża sobie powrotu do rozrywki. Po nagraniu dokumentu pokazującego kulisy powstawania ostatniego filmu Piotra Ukryta Gra, poczuła, że chciałaby z tym związać swoją przyszłość. Planuje zająć się produkcją i programami o mniej rozrywkowym charakterze. Choć kochała swoją pracę, to raczej już się w niej nie widzi. Tęsknię za telewizją, bo uwielbiałam moją pracę, ale chyba nie wyobrażam sobie, żebym wróciła do rozrywki. Myślę, co mogłabym robić. Nie mam pomysłu sprecyzowanego. Wiem, że wydarzyło się coś takiego, co stawia wyraźną kreskę, i że ja też chciałabym dużo rzeczy zmienić i dużo rzeczy robić inaczej. To jest nowy początek. Nie chcę wracać do tego, co było, powiedziała.